Krystian Bielski po świetnym zwycięstwie na FEN25, no i pierwszy nokaut w zawodowej karierze, tak? Dobrze kojarzę? Tak, pierwszy nokaut. Także no, to na pewno smakuje. Miałeś kimurę, no teraz nokaut i generalnie jak to smakuje, zwycięstwo w taki sposób? Bardzo smakuje, wiadomo, że to jest ciężka praca. Nie nastawiałem się na nokaut, tylko jak zwykle na pełne trzy rundy. A powiedz, warunki fizyczne twojego rywala. W zasadzie wydawało się, że on niespecjalnie potrafił je wykorzystać tak naprawdę. Na początku mi bardzo przeszkadzało to skrócenie dystansu, ale ja mam bardzo wysokich sparring partnerów i umiejętnie to robiłem, tak? No, wszystko lądowało na jego twarzy. W ogóle nie miałeś problemu, żeby przebić się przez ten dystans. No nie było problemu. Taki chaotyczny był rywal. Tak, rywal był chaotyczny, ale w tym chaosie mógł zadać też niebezpieczną akcję, także cały czas byłem skupiony i uważny na jego ataki. A te kopnięcia odczułeś, bo wyprowadził ich całą masę? Nie, mnie te kopnięcia, tu nic nie bolały, tak? To rozcięcie gdzieś w jakiś sposób przeszkadzało tobie? Nie, aby czułem, przez chwilę poczułem, że mi krew zalewa, oczy zalewa. Krew cię zalewa. Krew mnie zalewa, tak. Otarłem oczy i dalej walka. Na połowie drugiej rundy widać było, że twój przeciwnik zdecydowanie bardziej się męczy, gorzej wytrzymuje tą upalną atmosferę. Powiedz mi, jak ta pogoda wpłynęła na twój występ i czy czułeś to, że z niego schodzi powietrze? Tak, czułem to, że z mojego przeciwnika schodzi powietrze. Ja jak zawsze bardzo stawiam na przygotowanie kondycyjne, tak, bo wiadomo, jak nie ma się kondycji, to jest bardzo ciężko w tym sporcie. A jak gdy jest tlen, także można wszystko robić. Chwyciłeś tą gilotynę w którymś momencie, czułeś, że mógłbyś go zadusić, to było chyba jeszcze w pierwszej rundzie albo przynajmniej na początku drugiej. Nie, ta gilotyna to bardziej była obrona przed sprowadzeniem niż próbowanie dojścia do duszenia. Za chwilę będzie wychodził twój kolega klubowy, Adam Kowalski, jakbyś miał się pokusić o krótkie typowanie, jak uważasz, że ten pojedynek się skończy? No oczywiście uważam, że Adam wygra, jest mocno przygotowany, zobaczycie wielkie show. Mhm, ale jakieś takie szczególne końcówka uważasz? Ty wiesz nieco więcej. Myślę, że na punkty Adam zwycięży, jest doświadczonym i twardym zawodnikiem, sparring partnerem moim i bardzo ciężko trenujemy. Krystian, dziś na gali wystąpił również Bartek Leśko w innej kategorii, tym razem w kategorii półciężkiej, natomiast jako zawodnik, który na co dzień występuje w kategorii średniej, czy obserwowałeś ten pojedynek, rozpatrujesz go jako takiego potencjalnego rywala na przyszłość, skoro teraz też jesteś po wygranej? Obserwuję wszystkich rywali swojej kategorii, także nie mam problemu. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym z kimś walczył, to ja biorę każdą propozycję. Jakie plany na teraz? Szybki powrót do klatki czy odpoczynek? Chwila odpoczynku, bo od stycznia jestem w ostrym gazie. Dlatego miesiąc roztrenowania. Wiadomo, ja nigdy nie rezygnuję z treningów, tylko miesiąc luźniejszych treningów i potem od sierpnia znowu gaz. To co, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Dzięki.